Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Abratkiewicz, były panczenista, olimpijczyk, a obecnie trener kadry rosyjskiej kobiet. Dobrze tak, powiedziałam? Dokładnie. Dobrze. Dzień dobry bardzo. Zawsze się zastanawiam, czy dobrze przedstawiam swoich gości i dlatego wolę, żeby się upewnić. Wszystko trafione. Zaczynamy? Tak. Mały powrót do dalekiej przeszłości, może dalekiej, może niedalekiej. Powiedz mi, skąd u Ciebie wzięła się fascynacja sportem i dlaczego akurat łyżwiarstwo? Do sportu zawsze mnie ciągnęło. Już jako młody chłopak raczej byłem aktywny na zajęciach wychowania fizycznego. Później zawsze coś chciałem uprawiać, ale ze względu na to, że mieszkałem na wsi do 14 roku życia, więc to było trochę utrudnione wtedy. Sekcji sportowych jako takich nie było na wsiach i chciałem na początku trochę tam boksem się zajmowałem z kuzynem, żeśmy przez jakiś czas dojeżdżali do Tomaszowa. Później chciałem kolarstwo uprawiać, ale nie miałem roweru, klub nie był w stanie wydać i tak dalej. No właściwie pierwszy kontakt ze sportem to miałem tutaj już jak zacząłem mieszkać w Tomaszowie. Grałem trochę w piłkę tutaj w Lechii Tomaszowskiej, no ale to był wiek taki, klasa chyba siódma, ósma. I jak zacząłem chodzić tutaj do szkoły podstawowej, miałem takiego kolegę Wojtka Szczepanika, który już jeździł na łyżwach, był w mojej klasie w podstawówce, no i mnie jakoś tak to pociągnęło, że chciałem spróbować też na tych łyżwach jeździć. Cały rok jeździłem na ślizgawkach, żeby pokazać, że potrafię jeździć na łyżwach. No i od 15 roku życia właściwie zacząłem trenować już łyżwiarstwo szybkie. Wtedy przyszedł nowy trener tutaj do klubu sportowego Pilica, pan Wiesław Kmiecik. No i od tego się zaczęła taka moja przygoda z łyżwami. Łyżwy, na których jeździsz, na których jeździłeś, może jeździsz cały czas, to są panczeny, czyli to nie są takie klasyczne łyżwy, jakie znamy z takiej rekreacyjnej jazdy, tylko to są takie specjalne łyżwy. Nie, to tak, tak, no to jest długa łyżwa, tak zwana, popularnie u nas nazywana panczen, jeździmy na panczenach, łyżwy do jazdy szybkiej na lodzie, są to długie łyżwy. Kiedyś te łyżwy były mocowane na stałe, w tej chwili już od 97 roku wszedł ten system klap, gdzie pięta się odrywa, podobnie jak w nartach biegowych. No i to była taka rewolucja w łyżwiarstwie szybkim, że bardzo poszły wyniki do góry i nowe rekordy świata, także no tutaj cały czas jakby technologia, tak jak w każdych innych pozostałych dyscyplinach, idzie do przodu, i, no ale to był taki krok milowy, że wiele osób na przykład pokończyło kariery, bo nie potrafili się przestawić, bo to jednak troszeczkę inna technika, trzeba było się dostosować. No i jakoś, ale mi to nie przeszkadzało. Tutaj mam przyjemność pracować na arenie lodowej, na siłowni jako trener, ale często obserwuję panczenistów i widzę, że oni naprawdę osiągają takie zawrotne prędkości. Jaka jest taka, no, taka maksymalna prędkość, jaką możemy osiągnąć na panczenach? No, chwilowe prędkości, powiedzmy w takich momentach, wyjście z wirażu, czy to dochodzi do nawet 60 km na godzinę. Czyli jak taki dobry skuter. No tak. No można powiedzieć, że chyba to jest najszybszy sport, który jest, prędkość osiąga człowiek za pomocą własnych mięśni. Czyli nie mówimy na przykład tu o rowerze, gdzie jest moment przekładni, koło i tak dalej. Tutaj nie ma żadnego innego elementu, tylko są nogi i łyżwy. Także, ale do 60, nawet i ponad 60 przy biciu rekordu świata, powiedzmy na 1000 metrów, ta prędkość chwilowa, nie że cały czas jedzie z taką prędkością, ale... Taka przez moment. Tak. Paweł, jesteś olimpijczykiem, mistrzem Polski. Na swoim koncie masz wiele zwycięstw, ale powiedz mi, które było takie przełomowe dla Ciebie, po którym powiedziałeś, jestem stworzony do tego sportu? To trudno powiedzieć, bo ta kariera, wiadomo, jak się zaczyna trenować, to nie wiadomo, gdzie się, jak daleko się zajdzie. Nie? Natomiast no myślę, że chyba taka determinacja i chęć bycia najlepszym powodowała to, że po prostu podchodziłem do tego profesjonalnie, czyli od początku treningów nie odpuszczałem żadnych treningów. Dla mnie trening to była taka, no, świętość, koledzy szli grać w piłkę i tak dalej, a ja szedłem na trening. No i później wiadomo, kiedy przychodzą pierwsze sukcesy jako junior, jesteś jako junior
zdobywasz medale w Mistrzostwach Polski juniorów. Ile miałeś lat, jak taki odniosłeś pierwszy taki ważny sukces? No tutaj na arenie chyba krajowej, to jak zostałem mistrzem Polski, zdobyłem 3 złote medale w Mistrzostwach Polski juniorów. Mhm. Później takim ważnym momentem były Mistrzostwa Świata Juniorów w Kijowie, gdzie startowałem w 1989 roku. I tam zdobyłem brązowy medal na 500 metrów. Więc to było takie przełomowe. Następny sezon na przykład już miałem też bardzo dobry, bo wszedłem w ten okres seniorów. I tak jakby czasami jest ten moment taki, że trzeba poczekać tam 2-3 lata. Mhm. A ja z wieku juniora wszedłem w seniora i od razu największy sukces dla mnie to byłem drugi na Pucharze Świata. Więc mając wtedy to był 89 rok, 90 sezon, no 19 lat. Więc tutaj byłem piąty, drugi, także to był taki sezon dla mnie no bardzo udany. No niestety po tym następny rok już się zaczęły kontuzje, także. Mm-hmm. Wiadomo, jako sportowiec odnosiłeś już na początku sukcesy, radziłeś sobie naprawdę dobrze, ale na pewno były też porażki. Były takie momenty, w których wątpiłeś, czy to na pewno dobra droga, czy może trzeba było jakby pójść w zupełnie inną stronę. Powiedz mi, jak sportowiec, już teraz z punktu widzenia też trenera, jak sobie powinien radzić z tymi porażkami? Jak to jest, czy te porażki nas jakby są częścią tej kariery? Porażka jest jakby nieodzowną częścią kariery i takiej, czy porażka w sporcie, czy porażka czasami w pracy, w takim codziennym życiu. Myślę, że te porażki są po to, żeby tylko nas wzmacniać jeszcze i powinniśmy do tego podchodzić w ten sposób, że no nie zawsze, jak to mówi się, droga jest usłana różami, tak? I czasami trzeba iść pod górkę, czasami jest z górki, więc tutaj no dla mnie nie było takiego momentu, że gdzieś tam zaczynałem wątpić, tylko zawsze sobie tłumaczyłem, że no dzisiaj jest tak, ale trzeba nad tym pracować, czyli zastanawiałem się, co trzeba poprawić, gdzie szukać rozwiązania, że no może coś inaczej, może coś zmienić, może. Więc tutaj mówię, no porażki były takie, gdzie na przykład tutaj mieliśmy w Tomaszowie Olimpiadę Młodzieży, a ja zachorowałem, miałem zapalenie korzonków i wtedy no, spróbowałem startować, ale wiedziałem, że nic tam nie zrobię, nie zdobędę, no bo jestem już jakby ograniczony sprawnościowo, więc tutaj, no ale to jak gdyby mnie nie zdołowało, tylko mówię, no następny rok. Ale z tego, co mówisz, to ty sobie tak tłumaczyłeś. To nie to, że miałeś jakiegoś trenera mentalnego, który cię wspierał, klepał po ramieniu i mówił: Paweł, będzie dobrze, nie martw się, tylko to ty sam siebie jakby motywowałeś do tego. Nie mieliśmy wtedy psychologa, nie pracowaliśmy z jakimiś specjalistami, którzy by pewne rzeczy wytłumaczyli. Ja uważam, że no, to jest też ważne i trener też jest takim motywatorem, tak? Powinien w tych słabych momentach, kiedy jest jakieś tam załamanie w sporcie czy w treningu, powinien wspomagać tego zawodnika. Ja nie czułem czegoś takiego, żeby ktoś nie pomagał. No to zawsze myślę, że trener starał się jakoś tam wytłumaczyć i że posłuchaj, no poczekamy, jeszcze przyjdzie dobry czas dla ciebie i to tak było. Natomiast ja zawsze byłem jakby taki no, uparty chyba w tym, co robiłem, że dążyłem do celu takiego, że jak sobie coś określiłem, to starałem się to osiągnąć. No nie zawsze to wychodzi, no ale coś tam wyszło. Po prostu ważne jest to, żeby się nie poddawać. Nie, no tak. To ja często tłumaczę swoim zawodnikom, że u jednego zawodnika to przychodzi w przeciągu 2 lat, powiedzmy jakieś tam sukcesy, czy 3, tak? Ale czasami trzeba pracować na to i 10 lat, i dopiero po 10 latach przyjdzie taki moment w twojej karierze i takich przykładów jest mnóstwo. Byli młodzi zawodnicy mający 22 lata, którzy zdobywali 21 medale na Igrzyskach Olimpijskich. A jest przykład takiego zawodnika Holendra, który jako młody zawodnik już był bardzo wysoko na pierwszych igrzyskach w Albertville, jak żeśmy startowali, ale cały czas gdzieś był 4., 5, gdzieś tam tego. Coś brakowało. Dokładnie. I dokładnie po 10 latach, czyli w 2002 roku na igrzyskach w Salt Lake City, zdobył złoty medal w Anfelde. Także tutaj no, ta kariera różnie się u różnych zawodników rozwija. Tak? Ktoś na początku zdobędzie, a później już gdzieś jest tam dalej. A komuś potrzeba więcej czasu, więc ja mówię, że konsekwencja w działaniu i w tym, co robimy, żeby się nie poddawać, bo nie można też patrzeć, albo u niego idzie tak, a u niego nie idzie szybko. Nie porównywać się. Tak, bo to jest najgorsze, jak zawodnicy zaczynają się porównywać. Albo on robił więcej, a ja robię mniej, a może my powinniśmy mniej. Każdy ma swój plan i każdy powinien się tego trzymać. Mhm. Jak ta taka kontuzja, z tego co tutaj odnotowałam w 93 roku, spowodowała, że przestałeś trenować, że na kilka lat jakby musiałeś zejść z tej areny lodowej
i stać z boku. Powiedz mi, jak to wpływa w ogóle na taki mental sportowca? No to był taki trudny moment, bo 93 rok to żeśmy się przygotowali do Igrzysk Olimpijskich w Lillehammer. I to była jesień, tutaj pamiętam na treningu jakimś na torze, poczułem ogromny ból, czyli jakieś naderwanie przyczepu któregoś mięśnia, ale to tak jakby było konsekwencją już procesu tego kontuzji, który toczył się już od dłuższego czasu. Czyli mówię, w 90 roku zacząłem, kiedy po tych pierwszych sukcesach w okresie seniorskim, później po okresie letnim przyszły problemy z kolanami i zaczęły mi to boleć. Próbowaliśmy leczyć się w różny sposób, przeszedłem dwie operacje wtedy, nic to nie pomagało. No i później cały czas jakby ten trening był taki na 75-80%, czyli nie mogłem na 100% trenować. No i do takiego momentu, gdzie nastąpiło już jakieś takie naderwanie chyba, bo ja to poczułem, bardzo duży ból. I wtedy powiedziałem, że to nie ma sensu. No i mówię, muszę zrobić przerwę. Szkoda, bo oczywiście igrzyska były w lutym, a to się stało, nie wiem, tutaj... Pewnie listopad gdzieś tak był. Więc... Dosłownie chwilę przed. Tak, tak. No i wtedy postanowiłem, że nie ma sensu dalej trenować na 50-70% czy tam, bo to i tak ja nic nie zrobię. No może się zakwalifikuję na igrzyska, może się uda, no ale co z tego? Już byłem na igrzyskach i to mnie jakby nie satysfakcjonowało. No i postanowiłem zrobić przerwę i teraz kwestia jest, jak długo ta przerwa miała trwać. Nikt nie wiedział, nikt nic nie potrafił powiedzieć, więc... No nie trenowałem do 96 roku, także w tym czasie skończyłem studia, pracowałem z kadrą też jako masażysta, bo zrobiłem kurs na Wydziale Rehabilitacji. Czyli 3 lata tak naprawdę. 3 lata. Długa przerwa. No dosyć długa, to tak. Z tym, że mówię, ja cały czas byłem w jakiś sposób aktywny, to nie był trening wyczynowy, ale coś tam robiłem, coś tam się bawiłem, pomagałem, mówię, tak jak jeździłem z kadrą jako masażysta, wtedy pan Wiesław Kwięcik był trenerem. No i taki moment przyszedł w 96, że tutaj pojechałem z klubem Pilica do Holandii na zawody, takie bicie rekordów na wiosnę. No i tam jest znajomy namówił, żebym wystartował. Ja mówię, ja przecież nie trenowałem i tak dalej, bawiłem się właściwie w to łyżwiarstwo. No i wystartowałem, no i później postanowiłem, że spróbuję wrócić do sportu. No i zacząłem znowu sam trenować, tak jak gdyby przygotowywać się. Ale powiedz mi, Paweł, jakoś zmieniło się twoje podejście mentalne po takiej przerwie? Po takim powrocie? No, na pewno zmieniło się. W tym czasie wiele rzeczy się nauczyłem, zacząłem szukać różnych poradników, książek psychologicznych i tak dalej. Bo często jest tak, że ja złapałem się na tym, że jak szedłem na trening, to czekałem na ten moment, kiedy zacznie mi to kolana boleć. I to był taki no, zły symptom, że ja już czekam, żeby mnie zacznie boleć. Nie? A później... I zazwyczaj cię zaczynało boleć pewnie. Tak, później zacząłem trochę inaczej myśleć, stosować różne techniki mentalne i tak dalej. I w pewnym momencie tak złapałem się na tym, że zrobiłem trening i właściwie ani razu nie pomyślałem o tym. No i później samo podejście też był okres taki trudny, bo tak, jeżeli chcesz trenować, to trudno jest mówić o pracy, tak? To w taki trening wyczynowy, jeżeli 2 razy dziennie trenować, to nie ma mowy o tym, żeby gdzieś pracować. Pomógł mi znajomy z Holandii, który później tam sponsorował mnie troszeczkę, pomagał w sensie, że ja jeździłem tam do pracy. Pracowałem tam w ciągu wiosny, lata, wieczorami trenowałem, no i to były moje jakieś tam pieniądze, żebym później mógł żyć z tego, jeżeli bym chciał tutaj jeździć na łyżwach. No tak to wyglądało, bo nie było ani stypendium, bo nie było podstaw, tak, bo nie jeździłem, nie miałem wyników. Nie było sponsorów też takich, no bo kto cię zasponsoruje, jak ty nie istniejesz 3 lata, nie macie i nikt ci... Chyba, że z dobrej woli kogoś znajdziesz, człowieka, który chce ci pomóc. Więc to był taki moment trudny, że ja jeździłem do Holandii do pracy po to, żeby później startować. Się tak, żeby trenować na łyżwach. Teraz no, jesteś trenerem i stoisz jakby z tej drugiej strony. Ty obserwujesz swoje podopieczne. Paweł, jakie ty im wartości przekazujesz po latach swoich doświadczeń, porażek i sukcesów? Jak to teraz wygląda? No muszę powiedzieć, że ta rola trenera jest dużo trudniejsza niż zawodnika, bo tak zawodnik odpowiada sam za siebie i nie obchodzi cię, co się dzieje wkoło ciebie i co ktoś inny robi. Tak. Natomiast tutaj, jeżeli masz grupę, a w dodatku jeszcze kobiet, bo pracuję z kobietami, więc to jest, no jest to nieproste zadanie, że tak powiem. I głównie to, co próbuję im przekazać, to oprócz tego, że, no, że ten trening jest jaki jest i jedni mówią, że jest ciężki, drudzy mówią, że nie jest ciężki, ale nie ma lekko w sporcie. No, żeby coś osiągnąć, trzeba ciężko pracować. Przede wszystkim konsekwencja,
w działaniu i obowiązkowość. Trener, zawsze powtarzam, mówię, trener nie jest po to, żeby was pilnować, czy żeście coś zrobiły, czy zrobiłeś, tylko po to, żeby ci pomóc w osiągnięciu twoich jakichś tam celów. I ty musisz sobie wyznaczyć cel, więc... Piesek nam wejdzie w kamerę. Chodź, Joker! Ważne jest to, żeby ktoś, kto chce osiągnąć cel, żeby ten cel sobie wyznaczył. Bo jeżeli ty robisz coś i nie wiesz po co, co ty chcesz osiągnąć? Czy chcesz zdobyć medal na Mistrzostwach Świata, czy chcesz zdobyć Mistrzostwo Polski? Czy chcesz być w kadrze tylko? Dla niektórych celem jest być w kadrze narodowej. To już jest jakby szczyt możliwości. Mm-hmm. A dla drugiego będzie medal olimpijski, złoty albo jakikolwiek medal, ale olimpijski. Więc tutaj jest, to jest istotne. No i konsekwencja w dążeniu do celu. Do takie, są momenty w treningach bardzo trudne w procesie tym całym treningowym, że jest trudno do momentu jakichś tam pierwszych sukcesów. Jeżeli się pojawiają sukcesy, ten zawodnik zaczyna wierzyć. Mhm. Ale zawodnik musi wierzyć też w trenera i trener w zawodnika. To nie może być tak, że jedna strona chce, a druga albo chce, albo nie chce. Albo nie chce. I tutaj, no, jeżeli pojawiają się jakieś sukcesy i pojawia się progres wyników i ten zawodnik widzi, że no idziemy, wspinamy się tam po tej drabinie, no to wtedy jest łatwiej. Mhm. A natomiast jeżeli osoba się trafi, która robi, ale to jest, bo jest w kadrze, bo coś tam dostanie, bo coś tam, no to nie jest cel taki sam sobie, tak? I jeszcze mam takie pytanie, bo mówisz, że pracujesz z kobietami. Czy z kobietami jakby ta praca jest taka bardziej specyficzna? Kobiety są, nie wiem, na przykład bardziej uparte? Jak to widzisz? Czy jest jakaś różnica w ogóle międzypłciowa? No na pewno. Kobiety, czy są chubożaste bardziej? Kobiety tak. Przede wszystkim są specyficzne, jeżeli chodzi o taką wzajemne relacje. No, między facetami wydaje mi się, że to jest zupełnie inaczej. Że prościej jest, że te relacje są prostsze, że facetowi można, jako trener, mogę mu powiedzieć wprost i czasami dobitnie. Z kobietami już tak się nie rozmawia, chociaż ja słyszałem, że trenerzy, którzy byli wcześniej rosyjscy, rozmawiali tak normalnie, tak jak z facetami, więc tutaj jest o tyle, komplikuje, no, należy zachować jakiś tam dystans, umiar i powiedzmy. Natomiast problem polega na tym, że kobiety jednak są zawistne o siebie i zazdrosne i tutaj często jest tak, że ja tego doświadczyłem, że jeżeli się jednej poświęci trochę więcej czasu, to ta druga już mówi, idź sobie do niej, rozmawiaj z nią, mówi, bo widzę, że mną się nie interesujesz. To zupełnie z tego nie wynika, no ale takie są kobiety. Jedna zaczyna trochę szybciej jechać, doganiać tą drugą, która ta mówi tak, a jak ona będzie tak progresować, to ona zaraz mnie wyprzedzi, tak? Ja mówię, no słuchaj, no każdy pracuje na swoje konto, więc tutaj jest taki, no i ta się nadaje, ta się nie nadaje, więc one zaczynają jakby określać, może tej nie bierzmy do grupy, a ta to tak, no jest to, my się śmiejemy, że trener kadry, który pracuje z kobietami, powinien dostawać jeszcze szkodliwe, tego górnik. Powinni opłacić. Ale powiem ci, że doskonale to rozumiem, bo faktycznie tak jest, nie tylko w sporcie, ale w życiu, w pracy, po prostu kobiety tak jakby mają taką dziwną między sobą rywalizację połączoną z takimi niefajnymi emocjami. Ale o tym nie dzisiaj, nie będziemy obgadywać kobiet. Nie, to nie jest obgadywanie, po prostu mówimy o faktach. Mówimy o faktach, oczywiście, że tak. Ja się z tym zgadzam. Paweł, takie pytanie pewnie proste i nieproste, ale powiedz mi, dlaczego akurat trenujesz kadrę rosyjską, dlaczego to nie jest kadra polska? Jesteś no, dobrym trenerem, jak nie bardzo dobrym i dlaczego akurat nie pracujesz dla nas? No życie, samo życie. Pracowałem w Polsce od 2005 roku, jak skończyłem jeździć na łyżwach, zacząłem prowadzić kadrę sprintu mężczyzn tutaj w Polsce i pracowałem do 2010 roku, gdzie drużyna kobiet zdobyła brązowy medal po 50 latach na Igrzyskach Olimpijskich. I w jakim stopniu miałem w tym też udział, bo prowadziłem akurat zawodniczkę najlepszą w Polsce w tym czasie, Katarzynę Bachledę-Curuś, która jechała w tej drużynie, którą no właściwie cały rok tak jakby razem jeździliśmy na zgrupowania i przygotowaliśmy się, żeby ta drużyna miała być priorytetem, tak? Bo indywidualnie jednak nikomu nic tam, że tak powiem, nie wskazywało na to, że może zdobyć medal, natomiast ta drużyna miała realne szanse. No i tak się złożyło, że po zdobyciu medalu i tak dalej, tutaj taka zaistniała sytuacja w Polskim Związku, że właściwie no, mnie jakby tam nie było. Później był konkurs na trenera kadry sprintu,
gdzie wydawało się, że no, że powinienem dalej pracować, że, tak? Tam, że jednak tu dziewczyny zdobyły medal, więc jakiś tam mój sukces też był w tym, bo jednak moja ta zawodniczka jechała w tej drużynie i była, no, w tym okresie była najmocniejsza z tych dziewczyn. Czyli twoja podopieczna po prostu była najlepsza? No, wtedy. Indywidualnie była najlepsza. Natomiast jak tworzyły drużyny, tutaj nie można mówić, że ta jest lepsza, ta jest gorsza i tak dalej. W drużynie właśnie to polega na czymś innym, że często jest tak, że zawodniczki są indywidualnie mocno, a czasami w tej drużynie coś nie zgra się nie ma te. Tu było odwrotnie. Te dziewczyny nasze, one nie były tam jakieś topowe, tak? Ale tą drużynę tworzyły tak i tak potrafiły jechać, że zdobyły medal, więc tutaj. No i później były takie sytuacje, że tak jakby, no byłem, ale mnie nie było, nie wiem. W każdym razie tego konkursu na trenera kadry sprintu nie wygrałem, zostałem bez pracy. Później zadałem jeszcze pytanie ówczesnemu prezesowi związku, czy widzą moją osobę w jakimś tam, stwierdził, że nie ma dla mnie żadnej opcji w tej chwili dla Polskiego Związku Wywarstwa Szybkiego, no i taką dostałem odpowiedź, więc właściwie byłem bez pracy, byłem tu na miejscu. Czyli po takich, to można powiedzieć, po takim sukcesie przyszło takie nieprzyjemne jakby doznanie w postaci takiego jakby braku zauważenia, braku akceptacji. No tak, pojawiły się jakieś takie niesmaki, ktoś komuś coś zabrał sukces, że to jego praca. Czyli to po prostu jakby tak wynikało z jakichś takich relacji, z jakichś takich wewnętrznych problemów. No ale mówię, to jest życie. Ale zobacz, jak to jest, że no, takich rzeczy nie można też brać do siebie, bo mogłeś też się tak troszeczkę podłamać, pomyśleć. Nie, no to ja nie jestem tego typu człowiekiem, żeby usiąść, złapać się za głowę i płakać, bo życie toczy się dalej. Ja nigdy się nie bałem życia, że przecież nie muszę pracować jako trener tutaj. No tak, a widocznie po prostu było tak, że byłeś potrzebny gdzieś indziej. No tak. Że jesteś stworzony po prostu do jeszcze wyższych celów. Jak zmieniło się to podejście takie mentalne w sporcie, tak jak z twoich czasów, gdzie ty trenowałeś, jak to wygląda teraz? Czy ta praca z psychologiem teraz jest taka jakby ważniejsza niż kiedyś, czy jest bardziej zauważalna? To wszystko zależy od osoby i od zawodnika. Są tacy zawodnicy, którzy potrafią dać sobie radę sami ze stresem i ten stres jest często takim motywatorem i napędza do sukcesu, do dobrego wyniku. A u drugiego działa przeciwnie, czyli ten stres powoduje, że on w trakcie zawodów jest zupełnie innym zawodnikiem niż w treningu. My to nazywamy wtedy takiego zawodnika, że jest mistrzem treningu, że on na treningu potrafi świetnie przejechać, potrafi pokazać dobry czas i tak dalej, szybką rundę, jak my to mówimy, a przychodzą zawody i tak go deprymuje też ten stres, często publiczność może, albo ten sam start, że on po prostu zapomina wiele rzeczy, technicznie gubi się, zupełnie jest innym człowiekiem i takie są przypadki, no to myślę, że w każdej dyscyplinie sportu, że to są tak zwani mistrzowie treningu, że on potrafi na treningu zrobić, bo tam nie ma stresu, bo tam nie ma obciążenia, tam nikt nie wymaga od niego, żeby na przykład wszedł w pierwszą piątkę albo żeby zdobył medal, tak? Nie ma zadania konkretnego. Kiedy się pojawia jakieś zadanie, on nie myśli o tym, żeby poprawnie przejechać, bo ja zawsze powtarzam swoim zawodnikom, nie myśl o tym, gdzie ty będziesz, czy będziesz trzecia, czy będziesz druga, czy pierwsza, tylko myśl, jak wykonać poprawnie bieg, czyli taktycznie i technicznie. To jest główne zadanie. Myślisz tylko o tym, nad czym pracujemy w treningu, czyli jak poprawnie, maksymalnie poprawnie, jak najmniejszą ilość błędów zrobisz, wtedy najmniej się zmęczysz, najszybciej, najefektywniej przejedziesz. Jeżeli zaczynasz myśleć, że ja znowu będę trzecia, no to będziesz trzecia. Albo nawet i będziesz czwarta. Czy ty sam potrafisz tą zawodniczkę tak po prostu jakby przełamać tą jej wewnętrzną barierę, czy czasami potrzeba jeszcze jakiegoś specjalisty, który ją po prostu no, jakby odblokuje? Kiedy pracowałem do Igrzysk Olimpijskich w Soczi z Olgą Fatkuliną, która zdobyła tam srebrny medal, no to mieliśmy panią psycholog, która pracowała z nią. No bo Olga wymagała tego. Olga była taka, ona potrzebowała opieki takiej, żeby ktoś z nią był, żeby rozmawiał. Bardziej może takiej duszy przyjacielskiej, przyjaznej, żeby miała z kimś pogadać, wyżalić się, pewne rzeczy powiedzieć. Chociaż była zamknięta w sobie i nie wszystko, na przykład ze mną nie rozmawiała na każdy temat. Pojawiła się pani psycholog, to była akurat dziewczyna, też ze sportu, trzykrotna mistrzyni świata na torze kolarskim. Rosjanka, która zaczęła z nią pracować i ona znała te problemy jakby od wewnątrz. No i to jakby zadziałało. Ona z nią współpracowała i Olga się zmieniła
pamiętam po Mistrzostwach Świata już było, gdzie zdobyła rok przed Igrzyskami w Soczi, zdobyła Mistrzostwo Świata na 1000 metrów. Mhm. I to też bardzo zmieniło ją na przykład, bo do momentu, dopóki nie zdobyła tego medalu Mistrzostwa Świata, no to nie było łatwo z nią, naprawdę, to tam, ja to mówię, działo. Tam był kosmos, nie? Tam się działo. Tam był kosmos, ale później jak zdobyła ten medal, wygrała Mistrzostwo Świata na 1000 metrów, rok do Igrzysk, mhm. ten następny rok pracy już był zupełnie inny. To już i podejście już nie było, a po co, a nie trzeba, a coś, tylko tak, 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 tak. Czyli po prostu przyszedł przełom. To przychodzi taki przełom, tak. Ja dlatego mówię, że ważny jest sukces, tylko że czasami jest tak, że ten sukces może spowodować to, że aha, ja mogę i mogę wygrywać i mogę zdobywać coś tam, a czasami bywa tak, że jak przyjdzie jakiś sukces, to ja już teraz nic nie muszę. No tak. No jest, w dwie strony to działa, nie? Że, że albo jest to jakby taką siłą napędową i człowiek ma świadomość, aha, czyli ja mogę. Tylko trzeba podejść do tego inaczej, nie? Mm-hmm. No, przykład tego ostatniego sezonu w mojej drużynie, gdzie, gdzie no, była tak jakby liderka jedna. Dziewczyny przyszły, które dwa lata temu przyszła taka Jewgenia Lalenkowa, gdzie też no, już mama, już po przerwie macierzyńskiej i tak dalej. No i po pierwszym roku treningu jakby ze mną w naszej grupie pojawiły się jakieś tam sukcesy, ale bez medali. Ale ona zauważyła, że idzie to strasznie do przodu. No i w tym roku została wicemistrzynią świata na 1500. Także tutaj ta motywacja u niej, widać taka determinacja, ale zauważyła, że to idzie w dobrym kierunku, że ona na początku się bała tego treningu i wiele rzeczy mówi, że nie, że to za mocno i tak dalej, ale jak zauważyła, że jednak to idzie w dobrym kierunku, więc ten zawodnik zaczyna wierzyć. To jest ważne, że żeby trener wierzył w zawodnika, ale musi być też taka relacja, żeby się rozumieć, że czasami trener jest po to, żeby powiedzieć dość, wolniej. I ja często to robię, bo one jak się rwią w bój bardzo, to, no to też idzie to nie w tym kierunku. Czyli nie zawsze po prostu je tylko motywujesz, mówisz do przodu, ale czasami potrafisz powiedzieć zatrzymaj się, zwolnij. Dosyć często. Proszę bardzo. Czyli działa to w dwie strony. No tak, oczywiście, bo no ten trener jest po to, żeby widzieć, co się dzieje. I teraz jeżeli zadanie jest, daję taki przykład swingu, że macie jechać rundę tam na torze, powiedzmy tam 33 sekundy albo 34, spokojnie, tak? A widzę, że jadą na przykład 31, to już jest za szybko. Więc już jest praca w innym... A to są tylko dwie sekundy. No tylko. Tylko ja. Aż, dokładnie. Aż. Mhm. No więc tutaj czasami trzeba zawodnika hamować, nie? Bo co się dzieje na przykład, kiedy już przed ważnym startem, wiadomo, odpuszczamy z treningu, zawodnik zaczyna być troszeczkę wypoczęty i on by pojechał szybko, a wtedy nie trzeba szybko jechać. Tylko na zawodach trzeba szybko jechać. Na zawodach, dokładnie. No. I jeszcze powiedz mi, Paweł, taką rzecz, jak wygląda kwestia diety, regeneracji przed takim okresem zawodów. Czy to się różni od takiego, powiedzmy, treningu i diety poza sezonem? No wiadomo, że w okresie tam przygotowawczym należy i zawodnicy też starają się pilnować jakiejś diety, jakiejś takiej zrównoważonej. Natomiast jest ważny ten okres startowy, żeby tam nie wozić, tak jak to mówię, zbędnych kilogramów. Bo każdy kilogram to raz, że ciężar, dwa, że no każdą komórkę należy dotlenić, tak? Czyli zużycie tlenu, szczególnie w długich biegach. Zawsze powtarzam im, że pokażcie mi grubego maratończyka. Albo lekkoatletę, który biega. No mówię, na tej samej zasadzie to działa. To kiedyś takie było przeświadczenie, no już wiarze, zbudowane nogi, tak, uda, tak, pośladki. Tak. Ja mówię, dobrze, ale niech to będzie mięsień, a nie dodatkowa tkanka tłuszczowa, która ci jest niepotrzebna. Mówię, bo ty nie masz dwie godziny biec maraton, gdzie inne są procesy. Mówię, tu jest inna praca, inne źródła energetyczne i tak dalej. Więc tutaj ja zwracam na to uwagę i pilnuję dziewczyny, bo były też takie momenty, gdzie ktoś sobie pofolgował i plus 6 kilo na przykład w ciągu... No to już jest sporo. No więc ja zawsze daję przykład. Mhm. Jeżeli uważasz, że to ci nie przeszkadza, to ja ci dzisiaj założę 5 kilogramów taki pasek i pojedziesz z nim i zobaczymy. Mhm. Mhm. Czyli po prostu pilnujesz tego, żeby ta tkanka tłuszczowa była na jak najniższym poziomie? Znaczy to one muszą same pilnować. No. Robimy oczywiście pomiary, jest lekarz, który regularnie badamy tam poziom tkanki tłuszczowej i tak dalej. Porównujemy to do masy ciała. Musi być taka kontrola. To nie można tak, że no...
Samowolka. A jakieś takie sposoby na regenerację, na przykład jakaś sauna, czy powiedzmy jakieś... No tak, no to my regularnie tego zażywamy, no powiedzmy, jeżeli trenujemy w cyklu tam 3 plus 1, czyli 3 dni treningowe, dzień odpoczynku, lub tam 4 dni treningowe, dzień odpoczynku, więc po tych 4 dniach zawsze ten przed dniem wolnym, powiedzmy, dziewczyny idą albo do sauny, tutaj będąc w spale na przykład korzystaliśmy też z kriokomory. Z kriokomory korzystaliśmy zawsze po rannym treningu, czyli przed obiadem, bo tak była uruchomiana tutaj. Aha. Także to też była taka forma regeneracji i uważam, że to jest bardzo fajna rzecz. Ja też sam z tego korzystałem, jeszcze będąc zawodnikiem. Oczywiście masaż sportowy, który jest regularnie robiony, są wyznaczone dni, że w tych dniach powinien się odbyć masaż. Współpracuje z nami. Współpracował, nie wiadomo jak teraz będzie dalej po tym całym COVID-zie, ale osteopata taki Włoch, Massimiliano, który no też jak gdyby głównie w tych okresach startowych przyjeżdżał, powiedzmy tam na tydzień przed startem, żeby zawodników przygotować, tak, ustawiać pewne rzeczy, wyeliminować jakieś tam. Także no tutaj to jest bardzo, proces regeneracji jest bardzo ważny i taki konsekwentny, nie tak, że powiedzmy, jak się już coś dzieje i zaczyna coś boleć, no to wtedy będziemy leczyć. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Dokładnie. Jakie masz plany zawodowe na najbliższą przyszłość? Może coś nowego? Na najbliższą przyszłość to chciałbym pojechać do pracy, bo na razie... Chciałbyś w ogóle wrócić? Chciałbym, tak. No jest taka sytuacja, że no niestety nie mogę lecieć do Rosji, są... odwołane na dzisiejszy dzień loty do chyba do 1 sierpnia. No i próbujemy znaleźć jakąś tam okrężną drogą, żeby się dostać, bo no już powinienem zacząć pracować z nimi. One jakby już trenują, już to już jest od kwietnia proces idzie, ale to wszystko jest zdalnie. Na zasadzie internetu, tylko za pomocą internetu. No więc no myślę, że uda mi się pojechać już na trening, na to zgrupowanie lodowe, które ma być w drugiej połowie lipca. Jak będzie, to nie wiadomo. Natomiast no, to są takie najbliższe plany, żeby zacząć, dlatego że grupa troszeczkę się rozszerzyła, doszły młode zawodniczki i na pewno tam trzeba dużo z nimi popracować. Czyli jest co robić? No jest. A na razie, no to, a dalej, no to w perspektywie to są Igrzyska Olimpijskie. Czyli za 2 lata, jeżeli wszystko normalnie będzie, Pekin, no i będziemy walczyć, no, żeby powtórzyć sukces, może chociażby taki, jak w tym sezonie był, także tutaj założenia są takie, no, dosyć ambitne. Super, oby to się udało. Paweł, życzę Tobie i Twoim zawodniczkom wielu sukcesów, wytrwałości i przede wszystkim dobrej energii. Myślę, że tutaj tej energii dobrej nie brakuje. Ładuj akumulatory. Dobrze, ładuj akumulatory. Ja Ci bardzo dziękuję za ciekawy wywiad, miło było Ciebie posłuchać. Dziękuję. Mam nadzieję, bardzo. Że jeszcze kiedyś się spotkamy i będziemy mogli porozmawiać. Jeżeli tylko będę czasowy, to nie ma problemu, jestem do dyspozycji. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję bardzo.